Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. No, dzień dobry, witam Was w drugim vlogmasie. Dzisiaj w moim mieszkaniu panuje lekki chaos, ponieważ zaczęłam już ogarnianie mieszkania przed przyjściem choinki, ponieważ jutro ma być kurier z choinką, więc by ją rozstawić, chciałabym już przygotować mieszkanie, ogarnąć tutaj trochę, no i wszystkie mniejsze dekoracje też już wystawić, żeby choinka była tylko takim dopełnieniem. Okej, to są te dekoracje i zacznijmy może od tego, czym najbardziej się jaram. Jak widzieliście przed momentem, wyrzuciłam swój jesienny wazon z suszkami i mam tutaj coś nowego, nową dekorację. Kupiłam wczoraj takie lizaki w Homely i uważam, że z taką żurawiną i przyśnieżonymi jodełkami będzie to wyglądało świetnie. To, tak jak powiedziałam, jest z Homely. Ta żurawinka również jest z Homely. Tutaj mam jeszcze jedną taką samą, a jeśli chodzi o te dwie ośnieżone z choinką, to są one z makro. Następnie rzeczy z Sinseya. Mam tutaj dywanik, to jest taki, wiecie, dywanik łazienkowy, ja akurat łazienkę mam w szarościach, więc uważam, że będzie mega cute na cały grudzień i myślę, że styczeń, bo jest taki bardziej zimowy niż świąteczny. I na dole też jest podklejany taką delikatną gumą, więc nie będzie się ślizgał na płytkach, na to też właśnie zwróciłam uwagę. Mam bombki, jak wiecie, ja ostatnio mam fazę na choinkę biało, srebrno, czerwoną, ale ta czerwień i ten motyw takich, wiecie, lizaków, tych cukierków typowo świątecznych króluje. Jestem zakochana w takim klimacie, więc domówiłam jeszcze takie trzy bombki. Zobaczymy, czy będą pasowały, ponieważ są ze złotym. Nie wiem czemu, zamawiałam to przez stronę i wydawało mi się, że były ze srebrnym, coś pomieszałam, ale mniejsza. Mam i przymierzymy, jak już będziemy ubierać choinkę. Mam też łyżeczki, takie piękne, złote łyżeczki do herbaty. Tak one wyglądają. No myślę, że są bardzo urocze, zakończone skarpetą, pierniczkiem, gwiazdką i bałwankiem. Mówię, do jakichś herbatek, kawek, czekolad świątecznych myślę, że będzie to wyglądało bardzo słodko. No i coś, o czym marzyłam, serio marzyłam, żeby coś takiego kupić. I w Sinseyu ten samochodzik był w ogóle w świetnej cenie, także jeżeli szukacie też czegoś takiego, to zerknijcie sobie tam. Sinsey Home ma te samochodziki z choinką. Ja w ogóle jak byłam młodsza, to mega marzyłam o takim samochodzie, właśnie z taką, wiecie, plandeką, więc no wymarzona dekoracja. I jeszcze dwie figureczki, dwa reniferki, jeden jest taki, a drugi siedzący. I myślę, że jak postawię je gdzieś na półce albo na regale obok siebie, to też będą wyglądały uroczo. W tej paczce, która przyszła do mnie wczoraj od Sinsey, miałam jeszcze tą białą poduszkę z takiego milutkiego futerka z laseczkami, też będzie pasowała do mojego wystroju do choinki i czerwony kocyk, który myślę, że zarzucę również na kanapę, więc fajnie się to będzie komponowało razem. Dobrze, dobrze, będę w takim razie wcześniej. Tak, będę 15 po. Do zobaczenia. Dostałam, słuchajcie, telefon z salonu urody Esse, że mogę przyjechać chwilkę wcześniej na paznokcie, ponieważ stylistka wyrobiła się chwilę wcześniej i będziemy mieć więcej czasu na pazurki. Nie wiem jeszcze, co zrobię. Mam teraz krótkie i dobrze się w nich czuję, ale czasami na święta kuszą mnie też długie, więc zobaczymy. Ale w takim razie zabieram rzeczy, bo po paznokciach chcę jeszcze jechać do Wiki, zawieźć jej kalendarze. Także tak, zabieram rzeczy i biegniemy na pasy świąteczne. Winda coś długo jechała, więc lecę znowu po schodach. Jak zwykle obładowana cały karton, bo mam tutaj dla mamy moje dwa dania do pracy cateringowe, których wczoraj nie zjadłam, bo byłyśmy na wyjeździe, no i jeszcze kalendarz dla Wiki, który był w domu. Ten od Sinseya z biżuterią. Narzuciłam na siebie taki naprawdę ciepły, zimowy płaszczyk z tego roku, jakby coś, w ogóle też z Sinseya. Myślałam, że będzie mi za ciepło w nim, ale było mi go najszybciej ubrać, bo akurat był na wieszaku i wcale nie jest tak ciepło na dworze, więc chyba to odpowiednie ubranie na tą porę. Odsłuchałam teraz poprzedniego nagrania. Jezu, jaka ja jestem zdyszana, jakbym, nie wiem, maraton przebiegła. Wszystko na wariata.
dzień dobry, święty Mikołaj. A Wika robi ostatnie poprawki? No nie no, bo ja mam brew. Czy była pani grzeczna? Byłam. Proszę usiąść na łóżku. Na łóżku, dobrze. Zasnąć oczy. Prezenciki. Wszystko? Tak. Otwierasz? Tak. Dwa kalendarze adwentowe. I kula. Kula zapakowana. Jaki porządek. Zburzyła. No to bryterią. Dziękuję bardzo. Zadowolona? No, będzie otwierać. No to proszę. Teraz otwieramy już numer dwa. A jeden, w sumie możesz dzisiaj jeden, okej. Okay. Normalnie to jest drugi odcinek, ale... Nie mam jeszcze jedynki. Jeszcze nie otworzyłaś jedynki. Dobra, to jedynki otwieramy najpierw. O, a dla ciebie nic nie mam, przyjacielu. O, jakie ładne! Kurde! No, będą noszone, bo bardzo ładne. To dawaj jeszcze jedynkę z kosmetyczki z burżuła. Jak to ten znaleźć? Dobra, jest dawaj. Jedyneczka i to się... Ciężko. Ciężko? Paleta! O kurde. A jakaś zimna. Chyba jeździła w aucie, co? W aucie jeździła. Taka kolor jak mamy. Może mamy dam taką. Jak o. Nie będziesz używała, to mama no się ja, ucieszy. Ja mam, bo jest mało kolorów. Mama i lubi ja mam, takie. No, a ja mam dużo takich paletek. No, więc może prezentuję taką mamie. Dobra, zadowolona? Bardzo. Dziękuję bardzo. Fryzurę mam niewyjściową, bo byłam w czapce, ale tutaj chciałam się wam pochwalić, że moja Wiktoria jest już kierowcą. Wczoraj, przedwczoraj odebrała... Tak. Plastik! Tak, odebrała. Znaczy kierowcą jestem, ale jeszcze nie jeżdżę. Znaczy no, wyjeździła no tak. Jazdy, zdała egzamin tak jest, i szuka tak. Samochodu, także tak, możecie tak, Wiktorii tak. Pogratulować. Brawo, zów dziewczyna! Baruś, czym ty się bawisz? Pokaż co masz. Pokaż widzom, co ty tam masz. Żuberka? Gdzie masz żuberka? Ojejku, ale piękny. Super. Jest cały rozdarty. Tak, a Bary nie dziadek śnieżny. O. Upolował. Upolował coś. Poszedł do swojej groty. Cała rodzinka się widzę zjeżdża. Może też otworzysz kalendarz swój? Mogę otworzyć. Mamusia będzie otwierać kalendarz, a ta dziewczynka, słuchajcie, w jaki dzień wrzuca swojego weekly vlogmasa? No, myślałam o niedzieli. No to proszę spiąć tyłek. Żeby z takich czterech dni zrobić sobie vloga i właśnie dać go do czterech, tak. I żeby dać go od razu na niedzielę, taki początek, a potem zobaczymy, może coś. No to proszę, w takim razie na kanał Wiki w niedzielę, pod wieczór? Pod wieczór, czyli tak, raczej no. Tak. Dziewczyny otwierają kalendarz. Ty miałaś w ogóle ze statą otwierać. No trudno, no. Od kolejnego otworzysz statą. Przekażę mu. Chyba, że będzie coś fajnego, to mu nie boją. Może się nie zorientuje. Ja co tam mam? Kren rozświetlający, idealny dla mnie. Tak? Idealny. Tacie nie mówisz. Ja na... To tacie nie mówię, no. Jak idealny dla ciebie. Patrzę, ile tam taki malutki, to aż szkoda się dzielić. Nie, bo to jest lekko chyba taki koloryzujący, to nie pasuje pod dla makijaż, mężczyzny. Ja go kiedyś używałam, bardzo fajny. Dla mężczyzny to nawet nie ten, nie to. Idealny będzie. Rozświetlające uwielbiam nawet podkłady. Dziewczyny, ja w takim razie uciekam. Dodawać vlogmas pierwszy. Publikować. Bye bye. Pierwszy vlogmas opublikowany. Siedzę i czytam wasze komentarze i bardzo się cieszę, że tak ciepło go odebrałyście, że tyle osób czekało. Super, bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania, także zamykam teraz kompa. No i co? Wracamy do nagrań tego filmu. Jeśli chodzi o pazurki, to zrobiłam takie dość minimalistyczne, postawiłam jednak na krótkie. Zastanawiałam się, czy przedłużać, czy nie, ale ostatnio bardzo mi wygodnie w takiej długości, więc zrobiłam po prostu taki brązik brudny i do tego na jednym pazurku takiego reniferka Rudolfa z brokatowym noskiem. Skoro jestem w domu, to wracamy sobie do dekorowania mieszkania. Powiem wam, że nie mogłam się doczekać tego momentu po powrocie tutaj. Jest dalej bajzel, ale już to ogarniamy. Okej, okay, ułożyłam taki bukiet z tych żurawin, z tego lizaka. Tylko wydaje mi się, że tutaj przydałoby się, żeby było coś na dole. W tym wazonie, nie wiem, jakieś kulki białe, jakiś taki ala śnieg, żeby to wyglądało fajniej. Bo teraz mam wrażenie, że tak troszkę jest smutno. Jak tu jest tak pusto na dole, nie wiem, no czegoś właśnie mi tutaj
brakuje. Jak macie jakiś pomysł, co bym mogła tutaj nadudać, jakiś żwirek wysypać czy coś, to piszcie. Piszcie, piszcie, zainspiruję się chętnie. Słuchajcie, jaką głosówkę dostałam przed chwilą. Obejrzałam już vlogmas pierwszy dzień, bo nie mogłam się w sumie doczekać i stwierdziłam, że nie czekam do tego, aż będę wykąpana i naprawdę szczerze ci mówię, nie dlatego, że się przyjaźnimy, jestem zachwycona. Jest wprawia w taką pozytywną energię ten film, oprócz tego, że święta, wiadomo, to jest niezwykły czas, ale taki dobry nastrój przekazujesz w tym filmie, że mimo tego, że byłam zmęczona, to czuję się teraz taka pozytywnie nakręcona do działania, także mega. Ja w ogóle ten film mi przypomniał, dlaczego tak bardzo lubię oglądać twoje vlogmasy, bo jest taka atmosfera właśnie ciepła, rodzinna, ojej, taka przyjaźni. Więc naprawdę... Ojej, ojej, ojej. Jeszcze długo, długo. Wika mi się nagrała prawie 2 minuty. No Wika, bardzo mi miło słyszeć te słowa i bardzo podobne słowa słyszę od was. Czytam ciągle komentarze, co chwilę wchodzę pod film i wiele z was naprawdę czekało, naprawdę pisze, że super, że bardzo pozytywnie, że wam się podoba, także miód na serce, miód na uszy. Dziękuję, dziękuję. Love. I wiem, że ja dzisiaj za bardzo nie wyglądam z tym kukuryku na głowie, z tą twarzą wysmarowaną kremami tłustą, świecącą z daleka, z tym pryszczem na brodzie. Sama nie czuję się też dzisiaj wyjątkowo dobrze, ale mam też takie dni. No i vlogmas to jest daily, pokazuję wam się tak, jak jest faktycznie daily, czyli na co dzień. I mam takie dni, że tak wyglądam, mam takie dni, że totalnie się nie maluję. I tak dzisiaj jest. Będę mieć niedługo okres, więc u mnie te kilka dni przed często pojawia się właśnie pryszcz na brodzie lub w okolicach nosa. To są takie dwie przestrzenie na mojej twarzy, gdzie one lubią wyskoczyć, ale stwierdziłam, walę to, nie będę się tym totalnie przejmować, nawet nie nakładałam dzisiaj żadnego korektora. Niech on sobie tutaj rozkwita, nałożę na noc grubą warstwę maści ichtiolowej, przykleję plasterkiem, żeby nie ubrudzić sobie całej pościeli, bo planuję zaraz zmienić na świąteczną. I po prostu mam nadzieję, że przez noc troszkę ten stan zapalny zejdzie, obkurczy się i ta cała wydzielina ze środka wyjdzie. Wyjdzie na wolność. A propos pościeli, to nie kupowałam w tym roku nowej. Stwierdziłam, że i tak używam tej pościeli tylko raz w roku, w grudniu, więc bez sensu kupować kolejny komplet, wydawać 100 czy 200, więc założę sobie ten, który miałam w zeszłym roku. Świeżutka, pachnąca, świąteczna pościel założona. Naszykowałam sobie też świeżutką piżamkę. Tą mam z takimi przyjemnymi, krótkimi spodenkami, z takiego pluszu i na bluzeczce mam narysowanego renifera, idealnie sfitowane do paznokci. Jak będę jutro w studio, to muszę też sobie podjechać po girlandę, mam ją gdzieś w kartonach właśnie w biurze, bo w zeszłym roku kupiłam girlandę na okno, bardzo ładnie wyglądała, więc jutro sobie ją tutaj założymy i w ogóle będzie w sypialni już całkiem magia. I do pracy pomyślałam, że podnoszę tutaj kalendarze. Otworzymy sobie je najpierw. Najpierw może ten z The Body Shopu dzisiaj. Szukamy dwójki. Już dwójka. Okej, jest na drugiej półeczce. Wyciągamy dwójeczkę. Coś lekkiego, ale dość sporego tak naprawdę. O Jezus, serio? Na taki wielki karton, taki malutki balsamik, masełko do zmywania makijażu. No kurde, mogli dać mniejszy karton na taki mały produkt. Teraz Lush. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj znowu kuli, bo znowu z niej nie skorzystam. Kopię, kopię. No nie, tutaj też jest kula?
Ej, może ten kalendarz jest cały z kuli. Pachnie bosko i ogólnie super, ale tak się zastanawiam, że może powinnam zajrzeć do tej rozpiski, która tam była, ale no nie chciałam sobie psuć niespodzianki. A może tutaj będą same kule? Nie no, oby nie. Jak nie, to chyba będę musiała z tymi wszystkimi zebranymi kulami z pierwszego tygodnia pójść do rodziców i zrobić sobie wielką taką wulkaniczną kąpiel w wannie. No dobra, pachnie sztos. Kształt też fajny. I teraz nasz piękny rytuał. Szukam dwójeczki. O, dobra, mam dwójeczkę. Duże opakowanie i ciężkie. Tutaj. No nie, ale super! To jest, słuchajcie, dyfuzor z patyczkami zapachowy. Pachnie pięknie, ale mega. Akurat mi się wszystkie dyfuzory skończyły w mieszkaniu, więc za momencik go przetestujemy. Zobaczcie, stwierdziłam, że postawię tutaj pod telewizorem samochodzik z choinką, a obok właśnie ten zapach już otworzyłam. Bardzo ładnie pachnie. Zobaczymy, czy też w pomieszczeniu będzie się ładnie roznosił zapach. A te dwa reniferki pomyślałam, że będą pasowały tutaj przy tej złotej doniczce. Będą sobie tutaj tak stały. W cateringu mam dzisiaj taką pyszną, klasyczną kolację. Warzywka, szynka, ser i masełko czosnkowe plus bagietka. I takim moim tipem na pieczywo z cateringu zwykle nie jest takie, wiecie, świeżutkie, chrupiące, bo jednak przychodzi dzień wcześniej, to po prostu opiekam sobie je w tosterze albo w opiekaczu czy w piekarniku i smakuje dużo lepiej. Sporo moich koleżanek youtuberek też nagrywa vlogmas w tym roku. Widziałam na Instastories, że już puściły pierwsze odcinki, więc teraz w trakcie jedzenia kolacji myślę, że zdążę obejrzeć jeden lub dwa. Włączam. Po zjedzeniu i obejrzeniu odpisywałam jeszcze na komentarze pod vlogmasem numer 1 i powiem Wam, że na maksa doceniam, że mam tutaj na YouTubie, na Instagramie, na TikToku taką społeczność. Jesteście po prostu cudowni, a tak naprawdę cudowne, bo większość tutaj jest kobiet, zdecydowana większość, ale wiem, że oglądacie też vlogmasy ze swoimi partnerami, ze swoimi synami, więc powiem po prostu ogólnie, jesteście serio cudowni. Czytając komentarze naprawdę łezka mi się wokół zakręciła i no ją uroniłam, bo to jest po prostu coś cudownego. To jak dużo ciepła i jak dużo motywacji tymi komentarzami dodajecie, tu nie da się tego opisać słowami, naprawdę. Mega, mega mi miło i bardzo Wam dziękuję z osobna na każdy komentarz. Postarałam się poserduszkować i odpisać na większość. Pewnie jakieś mogłam ominąć, bo jest ich tam cała masa, ale naprawdę dziękuję serdecznie za każdy komentarz, bo każdy przeczytałam i każdy dawał mi jeszcze większego kopa, żeby po prostu działać tak jak działam, a nawet może jeszcze lepiej. Także dziękuję. Wywiesiłam już z prania mój cały wow-kałowy staw, który chciałam odświeżyć. Mam dwie opaski wow-kał, właśnie się suszą, ekowaciki, ręczniczek higieniczny, turban. Wszystkie produkty pielęgnacyjne wow-kał możecie prać w pralce w 30 stopniach bądź ręcznie. Oczywiście wszystkie są dostępne na flowy.pl, także jak macie ochotę coś zakupić, to zapraszam Was tam. A ja siadam do kompa trochę popracować i mimo późnej godziny, bo jest 23, to mam trochę maili do odpisania, jeden materiał na TikTok do zmontowania, no i do przygotowania miniatura na vlogmas, który dzisiaj nagrywam, który leci jutro na kanał, także siadam do pracy. Jest chwilka po północy, także dzisiejszy dzień dla mnie dobiega końca. Lecę zrobić sobie taką już wieczorną, typowo pielęgnację, nałożyć tą maść, o której wspominałam, na brodę i uciekam spać. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście. Bardzo się cieszę, że materiały Wam się podobają i kochani, widzimy się już jutro w następnym vlogmasie. Buziak, do zobaczenia!